Tuż po godzinie 2 w nocy z 4 na 5 maja strażacy zostali powiadomieni o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kowalskiego 16 w Suwałkach. Po ugaszeniu ognia w windzie dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono w niej zwęglone zwłoki. Prawdopodobnie ofiarą jest mężczyzna, ale to potwierdzi dopiero sekcja. Kiedy przybyliśmy na miejsce, trwała ewakuacja mieszkańców, relacjonuje brygadier Kazimierz Golubiewski, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Do akcji gaśniczej przystąpiło łącznie 23 strażaków. Wewnątrz budynku i w szybie, w którym pożar się rozprzestrzeniał, panowała bardzo wysoka temperatura oraz duże zadymienie. Mieszkańcy sami rozpoczęli ewakuację, która w chwili przybycia strażaków odbywała się już w asyście policji. Płonąca kabina dźwigu osobowego znajdowała się na parterze, jednak w szybie również rozprzestrzeniał się ogień. Do akcji strażaków suwalskich dołączył też zastęp ochotników OSP w Potaszni. Trwa postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn, okoliczności pożaru oraz tożsamości ofiary. Prowadzi je Suwalska Prokuratura Rejonowa.